Cześć. Niezwykle miło Cię widzieć, jak się czujesz? Dziękuję, fajnie. Mimo, że taki chłód i mało słońca, ale okej, wszystko dobrze. A u Ciebie? U mnie też bardzo dobrze. Natasza, Ty ostatnio pracowałaś ze swoją córką. Jak będziesz wspominała tę współpracę? Nie nazwałabym tego pracą. My po prostu fajnie spędzamy czas. A była fajna okazja, żeby się zabawić świątecznie i zrobić kilka fotek. Także fajnie. Z córką zawsze jest ekstra. Ale dogadawałaście się na planie? Jak to było? Zastanawiam się, jak szła ta... No bo poniekąd, wiesz, mimo tego, że to była zabawa, no to coś z tego powstawało i to była wasza praca. Jak tam było? Ty jej podpowiadałaś, ona ci podpowiadała, czy się rozumiewałyście bez słów? Kalinka się bardzo swobodnie czuje przed aparatem. Zresztą robiłyśmy to w gronie naszych przyjaciół. Znamy się z panią fotograf Martą Machej od kilku lat. Bardzo się lubimy i wyglądało to bardzo jakby naturalnie i ta sesja po prostu błyskawicznie nam minęła. Fajnie się bawiłyśmy po prostu przede wszystkim ze sobą. Ja zawsze szukam sobie takiego teamu osób, z którym się dobrze czuję i tak właśnie było na tej sesji. A to Ty zaproponowałaś córce tę współpracę, czy przyszła już współpraca dla Was wspólnie? Zapytałam, czy Kalinka chciałaby wystąpić w takiej sesji i założyć śmieszne czerwone bluzy świąteczne i wyraziła taką ochotę, także potem to już tylko same przyjemności.